W maju 2006 roku mija setna rocznica urodzin niemieckiego cudownego uzdrowiciela Bruno Gröninga. Z tej okazji na dużej uroczystości w westfalskiej miejscowości Geseke spotyka się około 2000 przyjaciół Bruno Gröninga. Chociaż zmarł on w 1959 roku, ciągle wzrasta liczba osób otwartych na niego i jego naukę. W ponad 100 krajach istnieją już wspólnoty koła przyjaciół Bruno Gröninga. Także wielu lekarzy interesuje się tym tematem. Niektórzy sami zostają uzdrowieni. Dolegliwości już potem u mnie nie występowały. Nagle doznałem uzdrowienia, które było dla mnie niewytłumaczalne. Nie da się wyjaśnić również z medycznego punktu widzenia, jak może z dnia na dzień zniknąć alergia, którą normalnie miałbym już zawsze. Dlatego bardzo się cieszę, że mamy tę możliwość wskazania ludziom drogi, na której sami mogą uzyskać uzdrowienie. Tu nie chodzi o leczenie choroby. Nie ma też uzdrowiciela. Ważne jest tylko to, żeby człowiek zmienił swoje nastawienie, ukierunkował się na nowo i otworzył na coś, o czym zapomniał. Założycielka Koła Przyjaciół Bruno Gröninga, austriacka nauczycielka Grete Häusler, doznaje w 1950 roku na wykładzie Gröninga uzdrowienia z 3 nieuleczalnych chorób. Potem tworzy w Austrii wiele wspólnot i jeszcze w latach 70. angażuje się w pracę związku założonego za życia Gröninga. Jednak w 79 roku dochodzi do rozstania. Zarząd żąda od niej złożenia obowiązków. Nagle zostaje odcięta od wszystkiego, co tak kochała. Jednak decyduje się działać dalej. Z początku Grete Häusler jest zupełnie sama. Tylko kilku wiernych przyjaciół tworzy z nią początki czegoś nowego. Pani Häusler powiedziała, zaczynamy od nowa. Nawet gdyby nikogo ze mną nie było, zaczynam jeszcze raz. Stanęliśmy wtedy u boku pani Häusler. Było nas wówczas bardzo niewielu, rzekłbym może 10-15 przyjaciół. Wtedy też poznałem panią Häusler bliżej. Przemawiało do mnie jej jasne przesłanie. Miałem w życiu już różne doświadczenia. W Federalnej Straży Granicznej, pełniąc służbę w ogrodzie pana Genschera, także w policji, na lotnisku, w ostatnim sektorze ochrony przed wizytą Breżniewa, a więc byli to mężowie stanu, na których patrzy cały naród. I przy pani Häusler też miałem odczucie, że jest tu coś o wiele większego, ale nie potrafiłem tego sobie wyjaśnić. Czuła w sobie powołanie, by przekazać to wszystkim. To zadanie, które postawił Bruno Gröning, z którym przyszedł dla wszystkich ludzi na ziemi. Ona nadzwyczajnie poradziła sobie ze wszystkimi trudnościami. I tak zaczęłam. Styk um styk. Krok po kroku. Und eines Tages bekam ich so pewnego dnia usłyszałam w głębi duszy słowa: sale jeszcze się zapełnią. Und ich hab einfach geklopft. Po prostu wierzyłam. Po prostu wierzyłam. Und Frau Häusler hat dann... Pani Häusler zbierała adresy osób poszukujących pomocy i jeździła do nich, a my razem z nią. Jeździliśmy do Bremy, Hamburga, Eimsbüttel, do pojedynczych osób. Wszystkie spotkania odbywały się w prywatnych mieszkaniach, nigdy w hotelach czy gdzieś. Jeździliśmy zawsze do mieszkań, do chorych. To pojedyncze wizyty w domach miały zawsze bardzo osobisty charakter. I ta praca u podstaw, zajmowanie się pojedynczymi ludźmi, była najważniejsza. Ona czyniła to z miłości, aby ludziom pomóc. Chociaż w pierwszych latach do Koła Przyjaciół Bruno Gröninga, jak się ono teraz nazywa, należy niewielu przyjaciół, a ich liczba rośnie bardzo powoli, to jednak następują wielkie uzdrowienia. Przykładowo Natalie Grossman zostaje uwolniona od guza mózgu, na który cierpiała ponad 7 lat. Ani lekarze, ani terapeuci alternatywni czy duchowy uzdrowiciel nie byli w stanie jej pomóc. Nie wiedziałam, co począć. Nie mogłam już w ogóle jeść. Bardzo schudłam. Było mi tak smutno, że któregoś dnia zaczęłam płakać. Uklękłam
i modliłam się do Boga. Dobry Boże, jeśli naprawdę istniejesz, to proszę pomóż mi. Kilka dni później piłam jakieś czasopismo i znalazłam w nim artykuł pani Häusler. Dwie strony o uzdrowieniu na drodze duchowej, dzięki nauce Bruno Gröninga. Natalie Grossman nawiązuje kontakt z Grete Häusler i w krótkim czasie znikają wszystkie jej dolegliwości. Przybiera na wadze i staje się całkowicie zdrowa. Także jej mąż doświadcza uzdrowienia. Problemy z plecami zaczęły się gdzieś na przełomie 74-75. Wtedy to pojawił się nagły ból kręgosłupa. Przyczyniła się do tego moja praca. Często musiałem chodzić do lekarza po zastrzyki. Potem na jakiś czas następowała poprawa. Tak ciągnęło się to do 1980 roku. Przez 6-7 lat, aż ortopeda zdiagnozował wypadnięcie dysku. Powiedział mi jeszcze, że jeśli nadal będę tak dalej pracował, po wiele godzin w ciężarówce, to któregoś dnia wyląduję na wózku inwalidzkim. To daje człowiekowi do myślenia. Mąż przez wiele lat był kierowcą ciężarówek. Jeździł na najstarszych, jakie wtedy były. No i przez to te dolegliwości, wypadnięcie dysku. Żona przedstawiła mnie pani Häusler, która wprowadziła mnie do nauki. Pierwsze wrażenie było, jakby to powiedzieć, gdzieś ty wylądował. Takie było moje pierwsze wrażenie. Pomyślałem, oni wszyscy są tacy mili, to z kim ja mam w domu do czynienia? Po trzecim spotkaniu wspólnoty w Grimberg pojechaliśmy do domu. Dwa tygodnie później, ni stąd, ni zowąd, pojawiły się regelungen w plecach. Myślałem, że nie wytrzymam. Jako regelungen określał Bruno Gröning proces oczyszczania, wyzwalany w organizmie przez uzdrawiającą siłę i prowadzący do zdrowia. Ból ciągnął przez kręgosłup w górę aż do głowy. Nie wiedziałem, co się dzieje, ani gdzie się przed tym schować. Po tygodniu minęło, jak ręką odjął. I tak jest do dziś. Nie bolą mnie plecy i nic mi nie dolega. Przez wiele lat w kole było bardzo mało przyjaciół. Kiedyś na spotkaniu mówiliśmy, teraz prosimy, żeby było nas 100. 100. Wtedy była to utopijnie wysoka liczba. Grete Häusler zakłada wspólnoty w Monachium, Hamburgu i kilku innych miastach. Niestrudzenie wyrusza do przyjaciół i opiekuje się nimi. Co 3 tygodnie jeździ do Hamburga, Lubeki i Bremy, w następny weekend do Monachium i Stuttgartu, a w 3 weekend kieruje wspólnotami w rejonie Kolonii. Ale prowadzi nie tylko spotkania wspólnot. 2 razy w roku zaprasza wszystkich przyjaciół na zjazdy. Zostaliśmy wprowadzeni do nauki 30 maja 1981 roku, w środę wieczorem. Kilka dni później były Zielone Świątki i zjazd, który odbył się w pokoju u pani Häusler. Jeszcze nie było wielu przyjaciół. Ten pokój z biegiem lat wypełniał się coraz bardziej, ale za pierwszym razem nie było nas jeszcze tak wielu. Pojechaliśmy do Grimberg na zjazd pokoju pani Häusler. To był doroczny zjazd dla całego koła przyjaciół. Z tego pokoju wszystko wyniesiono, z pomieszczenia obok również. Zebrało się, może trudno oszacować, około 50 przyjaciół, ale na pewno nie więcej. Na tych zjazdach w Zielone Świątki przedstawiano zawsze statystykę. Ilu faktycznie przyjaciół i w których wspólnotach należy do koła przyjaciół? Pamiętam jeszcze, że zrobiło się poruszenie, ponieważ było już nas ponad 100 przyjaciół, czyli fenomenalnie. W tym czasie o kole przyjaciół Bruno Gröninga dowiaduje się także Erika Kamp. Otrzymuje niespodziewaną pomoc dla śmiertelnie chorego ojca.
Mój ojciec w 1982 roku, chyba pod koniec sierpnia, ciężko zachorował. Miał straszne bóle w całym ciele, przede wszystkim w obszarze klatki piersiowej i brzucha. Było już tak źle, że trzeba go było zawieźć do szpitala. Tam lekarze stwierdzili raka z przerzutami, które objęły cały organizm. Wypisano go do domu w gruncie rzeczy po to, żeby umarł. Opieka nad nim była teraz na naszych barkach. Opiekowałyśmy się nim z mamą przez kilka tygodni do utraty sił. Stan mojego ojca był tak zły, że krzyczał z bólu. Krzyczał, gdy się go tylko dotknęło. W prawym ramieniu miał zator żylny. Ramię było granatowe. Nie mógł już zażywać kropli z morfiną dla uśmierzenia bólów. Lekarz domowy pozwolił mi wstrzykiwać mu morfinę. Pracowałam w zawodzie handlowym, ale uznał, że już nie będzie tu żadnego ryzyka, że zrobi się coś niewłaściwie. Powinno to potrwać jeszcze tylko kilka dni. Robiłam mu zastrzyki z morfiną zawsze wieczorem. Dawki miały być jeszcze zwiększone. Jednak było to ponad nasze siły, mojej mamy i moje. Nie wiedziałyśmy, co począć. Brak nam było doświadczenia. Dlatego zwróciłyśmy się do jednej z organizacji, w których gestii pozostawała opieka nad chorymi. Przysłano nam pielęgniarkę. Była nią pani Lölgen. Ośrodek pomocy społecznej, którym wcześniej kierowałam, skierował mnie do państwa Kamp oraz Heitken. Prosili o pomoc w pielęgnacji chorego w domu. Był w ciężkim stanie. Właściwie nie dawano mu żadnej szansy. Lekarze dawali mu najwyżej 14 dni życia. Skóra na brzuchu już szeleściła. Wyraźny znak zbliżającego się odejścia. Pielęgnowała mojego ojca jak tylko mogła. Pewnego dnia spytała mamę i mnie, czy wierzą panie, że ojciec może wyzdrowieć? Powiedziałyśmy, nie, to jest naprawdę niemożliwe. Nie dano nam tego na piśmie, ale lekarze w szpitalu definitywnie stwierdzili, że ma raka z przerzutami i że jest zaatakowane całe ciało. A więc tu już nic nie można zrobić. To ja będę wierzyć za was, powiedziała. I tak potem stopniowo, codziennie, coraz więcej zaczęła mówić o Bruno Gröningu. Z początku rzeczywiście nie wiedziałam, co mam o tym myśleć. Tego kogoś nie było też w książce telefonicznej. Wprawdzie chciałam wiedzieć więcej, nawet zaciekawiło mnie to, ale było to dla mnie takie obce. Zachowywałam dystans, nie chciałam mieć z tym wiele wspólnego. Widziałam tylko mojego ojca i co się z nim działo. Ale pani Lölgen była bardzo pewna. Powiedziała, poczekajmy, wszystko będzie dobrze. To wydawało się nam takie nieprawdopodobne i że ktoś mógł tak mówić, widząc stan mojego ojca. Przecież widać było, co się z nim dzieje. Stało się jednak coś niezwykłego. Stan mojego ojca naprawdę zaczął się zmieniać. Każdego dnia było lepiej. Zniknęło granatowe zabarwienie ramienia, czyli wróciło ono do normy. Aż dziw brał. Przez 5 tygodni jego organizm niczego nie trawił, a tu nagle trawienia znowu w porządku. Wtedy zmiksowałyśmy dla niego wszystko, co nam przyszło do głowy. Sok pomarańczowy, żółtko jajka, cukier gronowy, banany, wszystko razem. Pani Heitken podała mi ten kubek i odskoczyła na bok, a ja stałam bezpośrednio przed jej ojcem. Zupełnie nie pomyślałam, a przecież powinnam to wiedzieć, że jeśli ma guza w przełyku, to wszystko zaraz dużym łukiem wróci do mnie z powrotem. Ale on pił i pił i nic nie zwrócił. Potem nastąpiła tak duża poprawa, że znów był w stanie normalnie jeść. Opowiadam o tym w skrócie, jak to pamiętam. Mógł znowu jeść czarny chleb, zupę z soczewicy, a więc coś naprawdę treściwego i siadał znowu na normalnym krześle. Potem zaczął też chodzić po schodach. To było wspaniałe.
I powoli zaczęłam sobie uświadamiać, że nastąpiło tu coś, co nie jest już takie normalne. Później pani Lölgen poprosiła mnie. Pani Kamp, zobaczyła pani, co może się dokonać. I teraz proszę, by pozwoliła się pani wprowadzić do nauki Bruno Gröninga. Pojechałam wtedy z całą rodziną do pani Häusler. Mieszkała ona w Grünberg. Tam też pani Häusler wprowadziła nas do nauki Bruno Gröninga. Przybliżyła nam ją, tylko naszej rodzinie. To była dla mnie przemiana. Potem przeżywałam tylko stan uniesienia. Czułam się tak wzniośle w codziennym życiu, podczas zakupów. Myślałam ciągle, co się ze mną stało. Cała wioska dowiedziała się, że pan Heitgen znowu zszedł po schodach. Poszedł do córki tuż przed Wielkanocą, jak zawsze wesoły, i pani Kamp rozpłakała się, widząc stojącego przed nią ojca. Frau Kamp hat bald geweint, dass der Vater da stand. Obie wzruszyłyśmy się, gdy wszedł i powiedział: cóż to, macie teraz ptaka? Mieliśmy klatkę z ptakiem i pan Heitgen jak zawsze zareagował w żartobliwy sposób. Później pojechał także do Dillenburga na grób Bruno Gröninga. W Dillenburgu musieliśmy iść pod górkę, aby dojść do grobu, ponieważ cmentarz położony jest na terenie pagórkowatym, można powiedzieć. I taki stromy pagórek pokonał mój ojciec. Szedł powoli, małymi kroczkami, ale doszedł. A potem siedział przy grobie na ławeczce, przeżywał atmosferę tego miejsca i to wydarzenie. To, że tego dokonał, było czymś wyjątkowym. I gdy jechaliśmy z powrotem do domu, byliśmy po prostu szczęśliwi. Coś tam się również domknęło, ten cały uzdrawiający proces. To było cudowne. Das war wunderbar. Takie uzdrowienia jak to stale umacniają Gretę Häusler w przekonaniu, że warto działać dalej i umożliwiać cierpiącym uzdrowienie na drodze duchowej w myśl nauki Bruno Gröninga. Zakłada wspólnoty i opiekuje się osobami szukającymi pomocy nie tylko w Niemczech. Jeździ także do sąsiednich krajów i opowiada o Bruno Gröningu. Pani Häusler zapytała mnie, czy miałbym tydzień, żebyśmy mogli wyjechać na spotkania z osobami potrzebującymi uzdrowienia. Zgodziłem się i wziąłem urlop, pojechała też z nami moja żona. Zaczęliśmy od młodej lekarki w Heidelbergu, a stamtąd wyruszyliśmy do Francji, do Butten, gdzie odwiedziliśmy dwie starsze panie. To były bardzo piękne przeżycia. Z Francji pojechaliśmy do Szwajcarii, a następnie do Austrii. Potem udaliśmy się znowu do Francji ze względu na dwóch czy trzech przyjaciół i poprowadziliśmy spotkanie takiej nielicznej wspólnoty. Czasem jechała nas w samochodzie większa grupa niż zastawaliśmy na miejscu. To samo było również na początku w Szwajcarii, gdzie była tylko niewielka wspólnota i garstka przyjaciół. Później jeździliśmy aż do południowego Tyrolu i robiliśmy wprowadzenia czasami tylko dla jednej rodziny. Początki były naprawdę mozolne i bardzo podziwiałam niezłomną wytrwałość mojej teściowej, energię i zapał, którymi potrafiła natknąć innych. Czyniła wszystko, aby odpowiedzieć na każde wołanie o pomoc. Jeździła wszędzie, nawet jeśli zajmowało to cały weekend. Liczyli się ci, którzy tego potrzebowali. Zawsze przeciągało się to do późnej nocy. Takie podróże wymagają poświęcenia. Brakuje czasu na sen. Siedzi się do drugiej, trzeciej w nocy z przyjaciółmi, którzy zwierzają się i pragną, żeby odpowiedzieć im na różne pytania. Rozmawiają z panią Häusler. Rzecz się miała tak, że pani Häusler właściwie nigdy nie było w weekendy w domu. Wtedy była tylko dla przyjaciół. Zawsze mnie to zadziwiało. Ta kobieta miała dużą rodzinę, dom i ogród. Skąd brała siłę i zaangażowanie, żeby jeszcze pojechać specjalnie do Austrii,
i opowiadać przyjaciołom o Bruno Gröningu. Podziwiałem panią Häusler za to, że w ogóle to robi. Kto byłby zdolny do czegoś takiego? Przemierzała Europę wzdłuż i wszerz, a teraz jeździ po całym świecie. Kto byłby na to gotów? To jest naprawdę coś. To było przeżycie, uczestniczenie w takiej podróży. Po powrocie przepełniała mnie energia. Nigdy nie byłem wyczerpany i szedłem w poniedziałek rano do pracy, a tam, jak idzie? Dobrze. Gdzie byłeś? Byłem w Austrii. Nie mogli tego pojąć. W weekend byłem w Austrii, wyjechałem w piątek wieczorem, a już w poniedziałek rano przyszedłem do pracy. Koledzy z pracy powiedzieli, masz chyba nie po kolei w głowie, jak to mówimy między sobą. Jechać w weekend do Szwajcarii, Austrii i Francji 2500 kilometrów. Ja miałbym lepszy pomysł na weekend. Co 6 tygodni Grete Häusler wyrusza w długie podróże. Jednak liczba przyjaciół rośnie powoli. Koło przyjaciół w Niemczech w połowie lat 80. liczy już ponad 700 osób, ale w Austrii i w Szwajcarii nie dochodzi prawie nikt nowy. Wprawdzie i tu doznają przyjaciele pomocy i uzdrowień, ale Grete Häusler ze swymi towarzyszami wciąż siedzi na spotkaniach w tych samych pokojach. Najczęściej była równowaga. Ilu przyjechało gości, tylu też było obecnych przyjaciół miejscowych. Nie tylko w jakimś krótkim okresie, lecz przez wiele, wiele lat. To był powolny i długi proces, zanim w końcu zaczęło przychodzić więcej osób. Pamiętam, że kilka razy w samochodzie, którym jechaliśmy, siedziało nas więcej niż potem przyjaciół na spotkaniu. Gdy się na tym zastanowić, człowiek jeździ gdzieś co 6 tygodni, jak pani Häusler, i nigdy nie widzi sukcesów. Kiedy można by powiedzieć, teraz po 6 tygodniach obecne są nie 3 osoby, ale 20. A tu nie, były 3, 4 i na tym koniec. Nigdy nie rezygnowała, przyjmowała tę siłę dla tych paru przyjaciół, którzy tam byli. Jeździła do nich, podejmowała te podróże rzeczywiście tylko dla nich. Pani Häusler wyraźnie czuła, że musi wykazać hart ducha i dalej działać. Aż w końcu zaczęło to przynosić owoce. Stopniowo zaczęło przychodzić coraz więcej zainteresowanych osób i koło stale się powiększało. Chociaż w latach 80. w spotkaniach w Austrii biorą udział nieliczni przyjaciele, to w 2006 roku w samym tylko Wiedniu jest już ponad 20 wspólnot. W stolicy Austrii odbywają się także zjazdy. Ale niezależnie od tego, czy spotyka się wielu przyjaciół, czy mało, wciąż następują zdumiewające uzdrowienia. Liebe Freunde, ich bin Tierärztin. Kochani przyjaciele, jestem lekarzem weterynarii. 10 lat temu przyszłam do koła przyjaciół Bruno Gröninga. Miałam wtedy liczne, bardzo ciężkie obciążenia. I w tym czasie poważnie myślałam o odebraniu sobie życia. Od urodzenia cierpiałam na świerzbiączkę ogniskową najcięższego stopnia, która przejawiała się wypryskami na całym ciele, otwartymi ranami, swędzeniem w dzień i w nocy i nie było na to sposobu za wyjątkiem stosowania kortyzonu. W tym czasie cierpiałam na wiele alergii. Byłam uczulona na wszelką sierść zwierzęcą. Musiałam przestrzegać ekstremalnie surowej diety, wolnej od zwierzęcego białka. I pomimo tego wciąż utrzymywało się to skorzenie skóry, które mnie naprawdę szpeciło. A kiedy nauczyłam się z tą chorobą żyć, dołączyła się jeszcze jedna, choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy organizmu atakuje własne komórki, a w moim przypadku były to cebulki włosowe, które zostały całkowicie zniszczone. W ciągu kilku tygodni straciłam wszystkie włosy. Przez wiele lat wyglądałam potem jak po chemioterapii, a więc bez jakichkolwiek włosów na ciele i na głowie. Nosiłam perukę i chustkę i czułam się jak wyrzutek, jak trędowata, ponieważ naturalnie wszyscy się we mnie wpatrywali. Straciłam wszelką nadzieję. Medycyna konwencjonalna nie dawała jakichkolwiek szans, że kiedyś może nastąpić poprawa. Nie pomogła też medycyna alternatywna. Wypróbowałam wszystko, co było wówczas dostępne na rynku. Kosztowało to ogromne pieniądze i nie dawało żadnych efektów. Tak ciągnęło się to przez wiele lat. I w tym stanie
W jednym z jasnych momentów zmobilizowałam w sobie wolę i siłę, by szukać dalej czegoś, co mogłoby mi pomóc. W poszukiwaniach tych natrafiłam na koło przyjaciół Bruno Gröninga. Idę na wykład informacyjny i słyszę o pewnej sile, o której istnieniu dotąd w ogóle nie wiedziałam. I przyjmuję ją w siebie, a raczej pozwalam jej wpływać we mnie. Wychodzę stamtąd i jestem zdrowa. W przeciągu tygodni i miesięcy wszystko się zmieniło na dobre. Alergie i depresje zniknęły praktycznie w ciągu jednej nocy. Następnego dnia mogłam odstawić kortyzon i wszystkie inne lekarstwa, ponieważ nie było już powodu, by je stosować. Wszystko zniknęło. Ciągły katar, astma, chorobliwe zmiany skórne, obrzęki, z których zawsze sączył się płyn. I nagle z dnia na dzień nastąpiła taka poprawa, że mogłam wszystko jeść, co w tym czasie uważałam za prawdziwy cud, ponieważ to było takie niezwykłe dla mnie, móc naprawdę wszystko jeść, czekoladę i wszystko, czego mi nie było wolno przez wiele lat. I cieszyć się stanem pełnego zdrowia. Skóra wyzdrowiała w ciągu paru tygodni i wszystko było dobrze. Stałam się zdrowa i taką pozostałam. To najcenniejsze, co może się zdarzyć w życiu. Z tym zupełnie nowym samopoczuciem zaczęłam odmieniać całe swoje życie. Rozpoczęłam studia weterynaryjne i je ukończyłam. Już podczas studiów odczuwałam nieustannie radość i motywację, że mogę wreszcie robić to, co zawsze pragnęłam. Wcześniej nie było to możliwe. Nigdy nie mogłabym studiować weterynarii. To było fizycznie niewykonalne. Każdego dnia odczuwałam jako wielki dar to, że mogę zajmować się wszystkimi zwierzętami, poruszać się wszędzie po stajni bez jakichkolwiek alergicznych reakcji, jakichkolwiek fizycznych problemów. Robię wszystko, co wcześniej byłoby niemożliwe. Jest dobrze, jest cudownie. Od wielu już lat jestem szczęśliwą, pełną motywacji lekarką weterynarii. Prowadzę własny gabinet. Pomagam też w medycznej grupie naukowej w dokumentowaniu relacji z uzdrowień zwierząt. Przypadki tak wspaniałe. Udokumentowane uzdrowienia z nowotworów, z najcięższych złamań, chorób wirusowych, wobec których medycyna weterynaryjna do dziś jest bezsilna. To najpiękniejsza praca, jaką może sobie wymarzyć weterynarz, kierujący się sercem. Miniaturowy sznaucer Leo doznał ciężkich obrażeń tylnych kończyn. Mając 8 miesięcy, wpadł pod samochód. Moja szwagierka od razu pojechała z nim do weterynarza, gdzie zrobiono prześwietlenie. Lekarka weterynarii powiedziała, że z uwagi na ciężkie obrażenia psa należałoby uśpić. Zdjęcie rentgenowskie wykazało, że w tylnej nóżce były złamane kości, piszczelowa i strzałkowa, a w udzie oderwana płytka wzrostu. Powiedziała, że to się już nie zrośnie, a zatem on już nigdy nie będzie mógł normalnie biegać. Gdy u takiej małej, żywej istoty zniszczona zostanie chrząstka wzrostowa, to jest to równoznaczne ze zniszczeniem tkanki, która się już nie zregeneruje. Nie można więc liczyć, że nawet gdyby teraz się to zagoiło, to urośnie całkowicie normalna, prosta, długa kość. Oglądałam te zdjęcia rentgenowskie, to było całkowite przerwanie ciągłości kości, zatem te części kości były zupełnie oddzielone od siebie. Weterynarz, który udzielił temu zwierzęciu pierwszej pomocy, od razu doradzał uśpienie, co jest całkowicie uzasadnione z punktu widzenia medycyny akademickiej, ponieważ leczenie wymagałoby przeprowadzenia bardzo skomplikowanej operacji, połączenia kości drutami lub stabilizatorem. To byłby dla zwierzęcia długi okres cierpienia. Ostateczny efekt też byłby zapewne bardzo wątpliwy. Dlatego nie zastosowano u tego zwierzęcia żadnej interwencji terapeutycznej.
W ramach pierwszej pomocy piesek otrzymał jedynie zastrzyk przeciwbólowy, który działa maksymalnie 7 do 8 godzin, a potem jego działanie się kończy. Wieczorem przyniosłam psa do siebie, usiadłam z nim na kanapie i przeprowadziłam intensywne, długie Einstellen, prosząc Bruno, aby uczynił tego psa całkowicie zdrowym i aby wszystko było znowu tak, jak wcześniej. Wtedy przypomniało mi się zdjęcie Bruno Gröninga, na którym trzyma małego psa i patrzy na niego pełnym miłości, najczulszym spojrzeniem na świecie. Następnego dnia świat wyglądał już zupełnie inaczej. Piesek był wesoły i można było zauważyć, że nic go nie boli. W następnym tygodniu ciągle leżał w swoim koszyczku, a potem już zaczął pierwsze próby chodzenia. Na początku jeszcze oszczędzał swoją zranioną nóżkę, ale dosyć szybko zapomniał o niej w ferworze zabawy, a po 2 tygodniach nie widać było już ani śladu po urazie. Bez jakiegokolwiek medycznego leczenia piesek ten mógł znowu biegać już po tygodniu. Całkowicie wyzdrowiał. Ta historia jest tak nieprawdopodobna, że po roku od tego czasu poprosiliśmy o ponowne zrobienie mu prześwietlenia rentgenowskiego, aby można było dokładniej obejrzeć, jak się ma ta noga. Podczas oglądania tego zdjęcia, które zrobił teraz inny weterynarz, opowiedzieliśmy jemu, co zaszło, i lekarz nie mógł uwierzyć, że pies wyszedł z tego bez szwanku. Na zdjęciu rentgenowskim można było dostrzec jedynie bardzo mały punkt w miejscu obrażenia. Na prześwietleniu widać też, że obie nogi wraz ze stawami kolanowymi są zupełnie zdrowe, kości długie, równe, o prawidłowej budowie. Podczas poruszania się zwierzę nie odczuwa żadnego bólu, nic mu nie dolega. Pamiętam, że na wykładach informacyjnych przypadek ów wywoływał zagorzałe dyskusje, gdyż na spotkania te przychodzili również lekarze, którzy mówili: to jest przecież niemożliwe. Odpowiadałam: tak, ja właśnie mówię, że to jest niemożliwe. Tej kości nie złożono, nie założono szyny, w ogóle nic nie zrobiono. To po prostu samo powróciło do normy. Jeśli sobie wyobrazimy, co się musiało tam dokonać i pod wpływem jakiej siły, żeby te dwie części kości znowu się zetknęły, doskonale połączyły, a płytka wzrostu w pełni zregenerowała, co jest praktycznie niemożliwe, i w efekcie nóżka wyzdrowiała, to naprawdę nie można tego pojąć. To tak, jak gdyby wzięli Państwo kartkę papieru, podarli ją na kawałki i powiedzieli: a teraz proszę, chcę, żeby ta kartka była znowu cała. Po godzinie przychodzą Państwo znowu, patrzą, a kartka jest cała. Podnosicie ją i oto trzymacie w ręce całą kartkę. Tak można by to mniej więcej porównać. Ja, und wenn Sie sowas dann vor sich liegen haben? I gdy mają Państwo przed oczami coś takiego, a z drugiej strony, kiedy weterynarz jest codziennie konfrontowany z problemami zdrowotnymi zwierząt, z chorobami, z patologią w każdej postaci, patologią samą w sobie, a więc jak krok po kroku zdrowe ciało staje się coraz bardziej i bardziej chore, a potem otrzymuje się coś takiego, to jest czysty eliksir życia, ponieważ tu naprawdę widać, że może dziać się inaczej. Co roku koło przyjaciół Bruno Gröninga w Austrii organizuje tygodnie wędrówek w rejonie góry Bischofsmütze, czapka biskupia w masywie Dachstein. Przyjaciele spotykają się, aby wspólnie pośród przyrody czerpać siłę i wypoczywać. Jest już tak od końca lat 80., a zaczęło się od życzenia kilku przyjaciół pragnących spędzić razem urlop w górach. Und so kamen die Freunde hier die ersten Jahre mit 30, 40, 50, 60 Freunden zusammen. W pierwszych latach spotykało się 30, 40, 50, 60 przyjaciół, aby wspólnie wspinać się po górach, przeżywać piękno przyrody.
Odczuwali, że po takim tygodniu powracają do domu odświeżeni, pełni werwy, wzmocnieni. Chętnie przyjeżdżali ponownie. Z roku na rok przybywało coraz więcej przyjaciół, którzy również chcieli wziąć w tym udział. Teraz jest tak, że w tym tygodniu stoi na stół podnóża czapki biskupa 650 przyjaciół. To miejsce jest punktem wyjściowym wędrówek. Naturalnie nie wszyscy idą w jednej grupie. Zostają podzieleni na mniejsze grupy po 20 do 40 przyjaciół. Jest bardzo wiele szlaków, którymi chodzi się na wspaniałe wycieczki w ciągu dnia. Wieczorem jesteśmy znowu razem. Tu w tej miejscowości mamy taką możliwość, że na spotkaniu możemy pomieścić 650 przyjaciół i słuchamy przepięknych relacji o ich przeżyciach w obcowaniu z tutejszą naturą. Często przeżywałem taki stan na łonie przyrody, kiedy myśli i wszystko kieruje się ku górze, a mnie przepełnia siła. I w pewnej chwili zauważam, że pojawia się bardzo delikatny, przyjemny powiew wiatru, który łagodnie mnie muska, owiewa. Czuję, jak napływa. Zjawia się niespodziewanie. O teraz także. Właśnie pojawił się taki wietrzyk. Trzeba tylko otworzyć serce i wtedy się czuję. To on, ten, który mnie teraz dotyka i głaszcze. Mogę to teraz przyjąć. Ciało reaguje na to pozytywnie. To jest przeżycie. Gdy się rozejrzymy, na przykład tutaj, widzimy źdźbła trawy. One są niczym bardzo małe czułki albo włoski na moim ramieniu. To są włoski Matki Ziemi. Delektują się tym wiatrem, kołyszą na nim. Te bardzo delikatne czułki robią dokładnie to samo, co nasze ciało. Przyjmują w siebie ostatnie promienie wieczornego światła i powiewy wiatru, wnikające przez nie do ziemi. Wszystko jest zawsze takie samo. Ciało jest dokładnie takie, jak ziemia. Teraz mamy taki wspaniały podmuch wiatru. Lekko nas ochładza, ciało reaguje na niego. A dalej z tyłu, na górze, widzimy olchy, krzewy i modrzew, jak kołyszą się na wietrze. O tak, rozkoszują się tym letnim, wieczornym wiatrem, a on wszystko głaszcze, jeszcze do tego światło, które się odbija. Gdy się na to patrzy, to się bierze w tym udział. Ciało to czuje. To jest coś, w obliczu czego można tylko przystanąć, podziwiać i wchłaniać to. Tak też uczyniłem. Hallström mnie na to uwrażliwił. Der Hallström hat mich sensibilisiert. Przyroda w nauce Bruno Gröninga, a więc i w kole przyjaciół, ma wielkie znaczenie. Dlatego nie tylko organizuje się tygodnie wędrówek, lecz także wykonuje się wiele zdjęć przyrody, które potem udostępnia się przyjaciołom. Natura to Bóg, mawiał Bruno Gröning, i gdy się fotografuje, w fotografii utrwalona zostaje siła, jaką się w danym momencie odczuwa. Jeśli dla zdjęcia zrobimy Einstellen, nie pomyślimy o sobie, że ja to potrafię, lecz zwrócimy się do Boga, proszę, zrób to Ty, ja nie potrafię, wtedy On wkłada w to zdjęcie wszystko, co potrzeba i potem może to odczuć każda inna osoba, która jest na to otwarta. To jest nadzwyczajne. Gdy Anneke Hagen de Waal w 1994 roku po raz pierwszy słyszy o Bruno Gröningu, nie wierzy, że będzie mogła jeszcze kiedyś fotografować. Ma zrujnowane zdrowie i po trwających ponad 7 lat męczarniach jej sytuacja jest beznadziejna. Siedziałam na wózku inwalidzkim.
Przez ostatnie 7,5 roku mogłam leżeć w łóżku jedynie na plecach. Miałam takie bóle, że nie byłam w stanie sama się obrócić. Głowę musiałam podpierać dwiema poduszkami. Inaczej ból stawał się nie do zniesienia. W 1994 roku usłyszałam o Bruno Gröningu od przyjaciółki, która cierpiała na tę samą chorobę, przewlekłe zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. U niej ta choroba miała łagodniejszy przebieg i otrzymała z niej uzdrowienie. W ciągu kilku miesięcy wyzdrowiała także pani Anneke Hagen-Dewal. Nie jest już obłożnie chora, nie potrzebuje wózka inwalidzkiego i może znowu aktywnie żyć, bez dolegliwości, szczęśliwa. Teraz wspólnie z mężem nie tylko robi piękne zdjęcia, lecz także wspólnie kierują w kole przyjaciół Bruno Gröninga pracami na rzecz tzw. osób najbardziej potrzebujących pomocy. Chodzi tu o ludzi, którzy szukają uzdrowienia z uzależnień lub je już przeżyli. Das hat eigentlich alles angefangen mit einer Heilung. Zaczęło się to właściwie od uzdrowienia, które nastąpiło na zwykłym spotkaniu wspólnoty. Jeden z przyjaciół przyprowadzał ze sobą kogoś uzależnionego od heroiny. I ta przyjaciółka została uwolniona od nałogu. I od tego uzdrowienia się zaczęło. Tej kobiecie bardzo leżało na sercu dobro ludzi, którzy są lub byli uzależnieni. Tak zrodziła się idea, aby dla nich też coś uczynić, aby także mogli przyjmować tę siłę, a przede wszystkim, aby mogli zostać uwolnieni. U mnie było to tak, że po raz pierwszy zetknąłem się z alkoholem w wieku 15-16 lat. Wszyscy z mojego otoczenia pili. Moi rodzice, krewni, przyjaciele. Alkohol spożywano przy każdej okazji. W owym czasie rozpocząłem praktykę w zawodzie dekoratora wnętrz. Także w tej pracy popijano piwo. To nie był dla mnie łatwy okres. Szef był bardzo apodyktyczny. Muszę przyznać, że dosyć szybko zacząłem szukać ucieczki w alkoholu, w czasie przerw, no i przede wszystkim po pracy. W końcu nabrało to takich rozmiarów, że po jednej dyskotece szło się na inną, do następnej knajpy, a gdy je pozamykano, kupowaliśmy sobie skrzynkę piwa na stacji benzynowej i kontynuowaliśmy picie w domu. Tak to trwało latami. Problem był w tym, że on nie potrafił przestać, a po wypiciu alkoholu często stawał się bardzo agresywny. Wywoływał kłótnie, wystarczyło jedno moje słowo nie tak, jedno zdanie, już był powód do awantury. Kłócił się bez końca, nie mógł tego przerwać. Dla mnie to był taki ciężki czas, że aż trudno mi znaleźć odpowiednie słowa. To była dla mnie prawdziwa walka, ciągłe zmaganie. Z jednej strony czułam, jakim jest miłym, dobrym człowiekiem, a z drugiej strony taka zmiana po wypiciu alkoholu. Oboje byliśmy u kresu sił. To było piekło. Aż moja żona powiedziała, musisz wybrać, już tak dalej nie mogę. Albo ja, albo alkohol. Było dla mnie jasne, czego pragnę. Chciałem być z moją żoną i chciałem się uwolnić od nałogu. Ale potem pomyślałem, że mógłbym nie rozstawać się tak całkiem z alkoholem, tylko nauczyć się normalnie z nim obchodzić. Jednak przekonałem się, że było to dla mnie niemożliwe. Nie potrafiłem jak inni wypić czasem wieczorem jednego kieliszka wina. Gdy już zacząłem, musiałem pić dalej. Dzisiaj nazwałbym to niewolą. Byłem rzeczywiście zniewolony przez alkohol. Ludzie często radzą, po prostu przestań pić, albo nie musisz przecież pić. Ale sedno w tym, że się musi. Nie można przestać, nawet jeśli się chce. Próbowałem zerwać z piciem wiele razy, ale bez skutku.
I często po tych nieudanych próbach ogarniało mnie zwątpienie. Tak bardzo się modliłam. Któregoś razu nie przestawałam się modlić przez całą noc. Prosiłam, kochany Boże, jeżeli istniejesz, to proszę, pomóż. I dwa tygodnie później znalazłam ulotkę w sklepie. Pomoc i uzdrowienie na drodze duchowej poprzez naukę Bruno Gröninga. Wzięłam tę ulotkę do ręki i nagle poczułam, to jest to. I dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że 9 miesięcy później otrzymałem w prezencie uzdrowienie z nałogu alkoholowego. Jestem już ponad 7 lat całkowicie wolny od alkoholizmu. Na początku nie mogłam pojąć, jak to się stało. Nie byłam w stanie w to uwierzyć, ponieważ miałam za sobą wiele lat rozczarowań i często słyszałam te słowa. Przestaję pić. Dam radę, koniec z piciem. Mijał tydzień, 2 tygodnie i potem znowu to samo. Ciągle ten sam dramat. Tak więc, mówię szczerze, potrzebowałam dużo czasu, zanim umocniły się we mnie wiara i przekonanie, że on jest zdrowy. Temat alkoholu został całkowicie wykreślony z naszego życia. Już nie potrzebuję pić. Nawet mógłbym, gdybym chciał, ponieważ mam teraz normalny stosunek do alkoholu, jaki chciałem sobie wyrobić kiedyś. Według medycyny konwencjonalnej alkoholizm jest nieuleczalny. Alkoholik może być tylko suchy, niepijący, a ja jestem uzdrowiony. Przetestowałem to. Spróbowałem już wina, przez pomyłkę napiłem się też piwa, ponieważ myślałem, że jest bezalkoholowe i w porządku, było mi obojętne. Nie da się wyjaśnić nagłego uwolnienia od tego uzależnienia bez jakichkolwiek psychoterapii. Ciekawe jest też, że pan Hyzl może zjeść pralinę z alkoholem bez ryzyka nawrotu nałogu. Nie musi unikać alkoholu, jak suchy alkoholik, który w żadnym razie nie może sobie pozwolić na łyk piwa, lecz po prostu jest wolny od takich problemów. Jest wielu eks-alkoholików, którzy otrzymali uzdrowienie tu w kole przyjaciół i teraz mogą znowu przy jakiejś okazji na festynie wypić 2 szklanki piwa czy zjeść lody z likierem. Przeczy to wszelkim opiniom na typowe terapie odwykowe w chorobie alkoholowej, że wystarczy tylko odrobina alkoholu i nałóg powraca. A to oznacza, że wszystko zaczyna się od nowa. Uzależnienie, tak jak moja żona powiedziała, oni nocą o tym śnią. Śnią o narkotykach, śnią o piwie i innych rzeczach. I to ich nie puszcza. To jest jak wewnętrzny przymus po nie sięgnąć. To kosztuje dużo, ogromnego wysiłku i ogromnej woli, aby tego nie robić. Podczas tych uzdrowień przeżywaliśmy przeważnie lub bardzo często, że znika ten duchowy ciężar, że ci ludzie przestają w ogóle myśleć o alkoholu czy narkotykach. To jest z nich po prostu usunięte. To jest coś nadzwyczajnego. To tak, jak gdyby otrzymać w prezencie drugie życie. Jestem wolny. Wolny od tego nałogu, wyzwolony z niewoli alkoholu. Mogę prowadzić teraz zupełnie normalne życie. Zrobiłem prawo jazdy, założyłem własną firmę jako dekorator wnętrz i przepełnia mnie wdzięczność. Żyję w radości i szczęściu. To było dla mnie prawdziwe wyzwolenie. I to jakie? Dziś możemy żyć razem bez tych okropności, które nam towarzyszyły. Czasami mówię, że znowu ujawniła się miłość wydobyta spod tego wszystkiego, co ją zakrywało. Dane mi było napisać już wiele komentarzy do spektakularnych uzdrowień,
kiedy to trwające od dziesiątków lat dolegliwości nagle zniknęły. I muszę powiedzieć, że czymś wyjątkowym jest również to, że dolegliwości te znikają bez objawów abstynencyjnych, z czym nigdy indziej się nie spotkałam. W tych wszystkich przypadkach uzdrowień, do których dane mi było pisać komentarze, nigdy nie było też żadnego nawrotu choroby. Jest to coś zupełnie wyjątkowego, z czym również nie miałam nigdzie do czynienia. Gdy miałam około 17 lat, pewien znajomy zaprosił mnie i mojego chłopaka, a później męża, na palenie jointa, papierosa z haszyszem. Paliliśmy razem z nim i na tym jednym razie się nie skończyło. Potem przyjęliśmy następne zaproszenia 2 albo 3 razy, gdy się spotkaliśmy, a później zaczęliśmy zaopatrywać się sami. Na początku kupowaliśmy zwykłe 10 gramów, które paliliśmy w weekend. Z czasem spotyka się coraz więcej osób, które także biorą narkotyki i tak poznaje się wszystko, co możliwe. Odloty na LSD, speed, kokainę, tabletki w połączeniu z alkoholem, a także heroinę. Nie przypominam sobie, aby był jakiś narkotyk, czy to ekstazy, czy jakiś inny, którego nie zażyłam. Brałam naprawdę wszystko, z czym się spotkałam. Grzybki halucynogenne, naprawdę wszystko. Z powodu tych wszystkich narkotyków, wieloletniego zażywania, zaczęłam odczuwać bóle w stawach i z tego powodu poszłam do lekarza, który zastosował mnie akupunkturę. Zobaczyłam u niego ulotkę – uzdrowienie na drodze duchowej poprzez naukę Bruno Gröninga, zapraszającą na wykład informacyjny prowadzony przez lekarzy. Wykład ten odbył się 22 października 1998 roku. Po zakończeniu wykładu pojechaliśmy do domu i w samochodzie nagle przyszła mi myśl: teraz przestaniesz palić, rzucisz palenie haszyszu. Powiedziałam do brata: wiesz, teraz przestaję palić haszysz. On odparł tylko: tak, Andrea, już to znam. Zrozumiałe, przez 18 lat widział, że ja bez narkotyków nie funkcjonuję, ale tym razem stało się tak, że od tamtego wieczoru, 22 października 1998 roku do dziś, nie wzięłam już więcej żadnego twardego narkotyku, ani heroiny, kokainy, ani tabletek, absolutnie nic. Ważny i interesujący z medycznego punktu widzenia jest tu dla mnie brak dolegliwości po odstawieniu narkotyków. Normalnie po ich wieloletnim nadużywaniu pojawia się zespół objawów odwykowych. Tu one nie wystąpiły. Relacja pani Mattelschweiger jest niezwykła. Nie sposób jej wyjaśnić na gruncie wiedzy medycznej ani psychologicznej. Uzdrowienie nie mogłoby nastąpić w ten sposób. Po tym wykładzie wystąpiłyby objawy głodu narkotycznego, stopniowo słabnące przez 2-3 tygodnie. Takich dolegliwości kobieta ta nigdy nie wytrzymała we wcześniejszych próbach wyzwolenia się, ani nie poddała się żadnej terapii. Tak nie można się uwolnić. Była w wysokim stopniu uzależniona, a potem nagle spontanicznie wyzbyła się nałogu po przyjęciu tego Heilstromu na wykładzie informacyjnym, przed którym jeszcze zaprawiła się haszyszem. Jest nadal wolna od uzależnienia już około 10 lat. W kategoriach psychologii jest to dla mnie całkowicie niewytłumaczalne i niezrozumiałe. Pamiętam, że gdy czytałem tę relację, aż otworzyłem usta i długo wpatrywałem się w monitor. Po prostu zabrakło mi słów. Tak samo dzisiaj stoję tutaj i nie jestem w stanie podać wyjaśnienia. Dzisiaj czuję się naprawdę dobrze. Czuję się po prostu wolna. Mogę znowu cieszyć się życiem. Mogę tak jak teraz po prostu siedzieć sobie na mieście, popijając coś i nie muszę myśleć, gdzie zdobędę narkotyki. Czuję się po prostu jak zdrowa, młoda osoba. Powróciła radość. Mogę być sobą i żyć pełnią życia. Bye.
Aby oszczędzić młodzieży podobnego losu, jaki był udziałem Andrei Mattelschweiger czy Ulricha Hössla, w kole przyjaciół Bruno Gröninga działają także wspólnoty młodzieżowe. Młodzi ludzie poznają w nich naukę Bruno Gröninga, która może dać im pewność i oparcie we wszystkich sytuacjach życiowych. Gdy trafiłem do wspólnoty, miałem 21 lat. Sam przeżyłem ten brak orientacji, ukierunkowania w życiu. Marnowało się czas i siły na wiele rzeczy, od tak jak się uważa, dla przyjemności, dla zabawy, ale czy rzeczywiście ma to sens lub czy pozostawia po sobie trwałe zadowolenie, to inna sprawa. W pojedynkę trudno się wyłamać. Gdy wszyscy piją lub idą do dyskoteki, żeby tam siedzieć do nocy i się upijać lub narkotyzować, to pojedynczej osobie trudno powiedzieć nie. Panuje ogromna presja. Dlatego młodzi ludzie potrzebują wspólnot. Muszą widzieć, że jest też inna młodzież, znacznie szczęśliwsza, która tym wprost emanuje. Pamiętam bardzo dobrze, że po spotkaniu wspólnoty dla młodzieży my też szliśmy oczywiście na dyskotekę. Aż któregoś razu, siedząc tam, zaczęliśmy się zastanawiać, czego my tu właściwie szukamy. Wtedy poczuliśmy, że to nie jest to. Naszą motywacją w kole przyjaciół jest pragnienie, żeby dać młodym ludziom szansę, możliwość nauczenia się dostatecznie wcześnie, jak dzięki nauce Bruno Gröninga stać się zdrowym i zachować zdrowie. Gdy miałam 14-15 lat, wpędziłam się w zaburzenia odżywiania. Zaczęło się od anoreksji. Uprawiałam sport wyczynowy i wpadłam w to coraz bardziej. W tym właśnie czasie rozwodzili się moi rodzice. I wtedy przestałam jeść, troszcząc się o linię i coraz bardziej chudłam. Później miałam fazy skrajności. Od całkowitego niejedzenia do przejadania się, a potem znowu do niejedzenia. Ciężar mojego ciała wahał się w ciągu jednego roku od 15 kg nadwagi do 10 kg niedowagi i to w ciągu bardzo krótkiego czasu. Doszły jeszcze do tego depresje, ponieważ nie widziałam już żadnego sensu w życiu. Poddawałam się terapiom, a lekarze po prostu stwierdzili, zapanujemy nad tym, ale z jedzeniem zawsze będzie miała pani problem. To nie była żadna opcja. Chciałam uwolnić się od nadtarczywych myśli o jedzeniu i o sobie. Czy jestem teraz za gruba, czy teraz jestem za chuda? Bardzo się tym martwiłam. Chciałam jej koniecznie pomóc. Robiłam wszystko, co tylko możliwe. Najpierw poszłam z nią do psychiatry, potem do innego. W sumie byłyśmy u trzech, a na koniec poszłyśmy do terapeutki. Kupiłam książki na ten temat, żebym mogła jej pomóc, ale im więcej czytałam, tym bardziej się bałam i martwiłam i potem sama czułam się gorzej. Choroba doszła u mnie do krytycznego punktu, gdy powiedziałam sobie, mam już tego dosyć, odbiorę sobie życie. I próbowałam. Na szczęście się nie udało. Rozpacz pani Rozicz musiała być ogromna, na co wskazuje próba samobójstwa za pomocą tabletek, którą podjęła w celu uwolnienia się z sytuacji trwałej utraty kontroli nad sobą, bezradności. Potem poznała koło przyjaciół, a ściślej mówiąc, zrobiła to jej mama. Na początku pomyślałam, gdzie ja trafiłam. Dłonie wewnętrzną stroną do góry i tak dalej. Ale potem, gdy mi wyjaśnili, że mam się otworzyć, poczułam po raz pierwszy taki wewnętrzny spokój i przyszła myśl, teraz wszystko będzie dobrze. Wzięłam książeczkę wprowadzającą zdjęcie Bruna i powiedziałam, Bruno, jeśli to prawda, co oni tu mówią, to proszę, pomóż jej. I potem wydarzenia potoczyły się następująco. Nazajutrz rano wstałam i po prostu poczułam, że coś się zmieniło. Ogromny ciężar życia, który dotąd dźwigałam, spadł ze mnie. Wstałam i pomyślałam, och, a co się teraz dzieje? To było naprawdę tak, jak gdyby ktoś ściągnął jakąś zasłonę lub włączył światło. Jak gdybym przedtem była przez cały czas w ciemności, a teraz ktoś włączył mi światło. I co było, myślę, szczególnie zdumiewające dla mojej mamy, tego ranka wstałam i miałam ochotę na śniadanie. Poszłam do mamy i powiedziałam, chciałabym zjeść z tobą śniadanie. Zrobiłam sobie śniadanie, zaczęłam jeść, a ona przysiadła się do mnie do stołu i jadła ze mną. Nie robiła tego od 6-7 lat, nie potrafię sobie przypomnieć, kiedy widziałam to po raz ostatni. W pierwszym momencie aż za nie mówiłam. Muszę jeszcze dodać, że w ciągu tych 7 lat zaburzeń odżywiania przestałam też jadać wspólnie z innymi osobami. Bez względu na to, czy byłam skrajnie chuda czy gruba, jedzenie było tylko moją sprawą. Nikt nie mógł brać w tym udziału.
ale teraz wszystko zaczęło stopniowo iść ku dobremu. W bardzo krótkim czasie ukończyłam też studia na uniwersytecie. Przedtem z uwagi na chorobę stale się to przeciągało, a tu nagle w krótkim czasie ze wszystkim się uporałam. Jestem teraz osobą, która może powiedzieć, jem chętnie i bardzo mi to smakuje. Już nie dopatruję się wad, o mój Boże, tutaj jestem trochę za gruba, a teraz nie mogę nic jeść. Czuję wolność, swobodę i teraz mogę po prostu żyć. Jedzenie nie jest sprawą nadrzędną, wprawdzie dobrą i piękną, ale nie może zdominować życia. Z psychologicznego punktu widzenia jest wielkim cudem, że ta dziewczyna po 7 latach anoreksji, która przechodziła w żarłoczność psychiczną, bulimię, wraz z jej depresyjnymi objawami, częstymi u takich pacjentów, została uwolniona z wszelkich dolegliwości zaraz po wprowadzeniu do nauki, na którym jej mama prosiła o pomoc dla niej podczas Einstein. Zwykle takie przypadki leczy się latami. Pomimo tego prognoza jest negatywna, gdyż pacjenci z zaburzeniem odżywiania często zmieniają terapeutów, nie mają do nich zaufania. Nawroty są bardzo często zaprogramowane, powracają ataki łaknienia. A tutaj to nie nastąpiło. Matka przeprowadziła Einstein dla swojej córki, która tylko dzięki temu wyzdrowiała i następnego dnia chciała zjeść z mamą śniadanie, czego nie robiła od lat. W kategoriach psychologicznych jest to dla mnie niewytłumaczalne i graniczy wręcz z cudem. Pewnego razu powiedziano nam, teraz będziemy tańczyć tańce ludowe. Pomyślałam, no ciekawe. Przyjechał pewien starszy pan, miał chyba ponad 70 lat, siwiutkie włosy, uroczy człowiek, pan Hermann Jülk z Innsbrucku. To było bardzo miłe spotkanie. Pani Häusler miała wtedy także ponad 60 lat, ubrana w tradycyjną sukienkę ludową, on również w austriackim stroju ludowym. To miało szczególny urok i wspólnie prowadzili taniec ludowy. Było w tym coś, co robiło wrażenie. Naprawdę mi się podobało, chociaż wcześniej byłam raczej królową dyskotek i dużo w nich bywałam. Aż tu nagle taka odmiana. Nawet nie wiedziałam, że Polka może być tak przebojowa. Sprawiło mi to wielką radość. Powiem szczerze, na początku się z tego śmiałam. Myślałam, a to dopiero. Nie mam ochoty się tym zajmować. Nawet tego nie znałam. Muzyka ludowa kojarzyła mi się z piosenkami na swojską nutę w programach rozrywkowych w telewizji. I bardzo długo się przed tym broniłam. Potem przyszedłem do wspólnoty i usłyszałem, że tutaj się tańczy ludowe tańce, śpiewa ludowe pieśni. Moja pierwsza myśl to nie dla mnie, nic tylko brać nogi zapas. Ale najpierw sobie na to popatrzyłem, potem się dołączyłem i mnie to zachwyciło. Napełniło moje serce w zupełnie inny sposób. Potem któregoś razu po prostu wzięłam w tym udział i sprawiło mi to radość. Dzisiaj powiem, tańczenie jest po prostu wspaniałe. A więc z show w telewizji nie ma to nic wspólnego. Taniec też w jakiś sposób uwalnia człowieka, jest czymś pięknym. Pomaga zostawić za sobą codzienne sprawy, zapomnieć o wszystkim. Naszym życzeniem jest, aby ludzie w swoich krajach powrócili do ludowych pieśni i do ludowego dorobku, śpiewali i grali, kultywując narodowe tradycje. Nie byłoby właściwe, gdyby wszyscy na świecie tańczyli niemieckie tańce ludowe lub śpiewali niemieckie pieśni. Obecnie zwracamy uwagę, że większość narodów ma własne pieśni ludowe, zrodzone na podłożu kultury, dziejów danego kraju i ludzie powinni pielęgnować to bogactwo, śpiewać i grać swoją muzykę. अगर तुम न होते मेरे प्रिय मित्र यह जिंदगी कैसे होती यह जिंदगी कैसे होती Es freut mich aus ganzem Herzen. Cieszę się z całego serca, że mogę być dzisiaj u was. Nasz dom jest w Niemczech i to jest bardzo, bardzo daleko od was.
Od lat 70. są w kole przyjaciół Bruno Gröninga także wspólnoty dziecięce, obecnie już w wielu krajach. Przekazywana jest w nich nauka Bruno Gröninga w formie dostosowanej dla dzieci. Ktoś uzyskał uzdrowienie, czy to tata, czy mama. Potem pojawiło się takie życzenie, ach, to jest takie wspaniałe, tak łatwo to przyjąć. Chciałbym lub chciałabym, żeby cała moja rodzina mogła doświadczyć tego dobra. W moim życiu znalazłam się już kiedyś na zakręcie. Nie chciałam, żeby naszym dzieciom też się to przytrafiło. Pomyślałam sobie, co jest dobre dla mnie, co przynosi mi dobro, to będzie też dobre dla naszych dzieci. I uczyniliśmy wszystko, abyśmy mogli mieć także wspólnotę dla dzieci. I chodzą co 3 tygodnie na spotkania wspólnoty dla dzieci, gdzie doznają pomocy, uzdrowień i przede wszystkim wiele wsparcia w najróżniejszych sprawach w szkole. Ale także pod względem fizycznym, a niektóre dzieci mają niestety już w tym wieku obciążenia psychiczne i też uzyskują tu pomoc i uzdrowienia. W Berlinie mieliśmy tydzień dla dzieci i na tym tygodniu był Alexander Deja. Miał on wysoko zaawansowaną astmę. Tak, kiedy Aleksander poszedł do szkoły, zaczęliśmy zauważać, że ma coraz częściej duszności. Lekarz dziecięcy poradził nam, abyśmy poszli do specjalisty chorób płuc i potem też tak zrobiliśmy. Tam stwierdzono, że ma astmę. Otrzymał wtedy preparat z kortyzonem, który musiał zażywać. Dostał także spray na wypadek ataku astmy. Tak, a więc co jeszcze bardzo dobrze pamiętam, to były ograniczenia, które miałem jako dziecko. Zaczęło się, gdy byłem mały, że w pewnych momentach dostawałem duszności, które pojawiały się zawsze niespodziewanie, około 3-4 razy w miesiącu. Nie zawsze mogłem robić to, co robiły inne dzieci. Sam to już zauważyłem. Wpłynęło to również na krąg moich przyjaciół, bo na przykład kiedy inni chcieli uprawiać sport, chcieli biegać na dworzu, wtedy często nie mogłem tego robić, ponieważ stale musiałem żyć z tym ograniczeniem. Czasami było również tak, że nie mogłem dobrze spać. Nie mogłem się położyć. Miałem wtedy duży problem, aby zasnąć w łóżku, ponieważ pomimo, że miałem spray i pomimo inhalacji oddychałem z takim trudem, że aż bałem się, że się uduszę. W łóżku musiałem więc siedzieć, bo tylko w siedzącej pozycji mogłem w ogóle trochę pospać. Tak to przeżywałam, że właściwie nigdy nie mogłam zaznać spokoju, bo sama stale tylko czekałam, że będzie wołał, zawoła mamo, ostatkiem sił. Ja to z nim przeżyłam. Siedział tam w łóżku i naprawdę z największym trudem łapał powietrze. To przecież ograniczało mnie także w kontaktach z innymi i to tak dalece, że oddaliłem się od przyjaciół, którzy nie zawsze rozumieli, dlaczego właściwie w niektórych dniach po prostu nie byłem do ich dyspozycji. Tak więc odsunąłem się od tych przyjaciół i najczęściej byłem sam. To, co jeszcze pamiętam, jest to, że Aleksander zawsze, kiedy jego przyjaciele przechodzili koło okna, aby grać w piłkę nożną, stał przy oknie i płakał, bo nie mógł z nimi pójść. To wszystko towarzyszyło mi przez większą część mojego dzieciństwa, przez wiele lat. Wtedy bardzo dużo płakałam, bardzo dużo. Był to czas, kiedy ja sama również byłam bardzo obciążona i właściwie nie miałam siły ani dla niego, ani dla siebie. Szukałam oparcia w moim mężu, że kiedy przyjdzie, będę mogła odpocząć. Czasami było to dla mnie za dużo. Człowiek czuje się po prostu bezradny. Przecież chce się dla rodziny być zawsze tym mocnym, tą ostatnią deską ratunku. A tu wcale nie wie się, co można zrobić. Zauważyłem także, że na zewnątrz pokazywałem się myślącym zawsze pozytywnie. Tak jakby wszystko było dobrze, ale wewnętrznie byłem całkiem, ale całkiem pustym. Po prostu było się bezradnym. Im
W roku 2000 moi rodzice zostali wprowadzeni do nauki i potem tak pozytywnie przeżyli koło przyjaciół Bruno Gröninga, że chcieli, abym także i ja w tym uczestniczył. A więc latem 2001 roku razem z rodzicami wziąłem udział w tygodniu dla rodzin w Bollmannsruhe. Dokładnie sobie jeszcze przypominam, że tamta okolica bardzo mi się podobała. Było tam w pobliżu jezioro, a co szczególnie pozostało w moich wspomnieniach i co odczułem jako bardzo ładne, że było tam ogromne boisko do piłki nożnej i wtedy od razu miałem w sobie życzenie, aby na nim zagrać w piłkę nożną. Niestety jednak nie od razu do tego doszło, abym tam mógł zagrać w piłkę nożną. Tak, byliśmy tam, ponieważ rano odbywają się spotkania wspólnoty dziecięcej ze śpiewem, tańcem, ale także nauka Bruno Gröninga jest przekazywana dzieciom i dzieci przyjmują Heilsturm. Zauważyłam u Aleksandra, że prawie nie może oddychać i wiedziałam już, to są Regelungen. Wiedziałam to, jako matka przez całe lata przeżywałam naprawdę jedyne okropności, zmartwienia i w tym momencie nie potrafiłam się przestawić. Byłam także trochę zdenerwowana i bałam się. I ta matka wyszła z chłopcem ze spotkania wspólnoty. Moja żona prowadziła ten zjazd, siedziała na scenie. Ja siedziałam najpierw z prawej strony, bliżej drzwi. Popatrzyliśmy na siebie i ja pobiegłem za panią Deja. Pan Luger podszedł i poprosił mnie, aby mu powierzyła Aleksandra. I Aleksander poszedł potem z panem Luger nad jezioro. W tym momencie coś się we mnie zmieniło. Mogłabym płakać z radości, bo w tym momencie zabrany został mi ciężar. Wszystko jedno, co się wydarzy, po prostu zaufałam. I tam, jak przeszło się parę kroków, było od razu jezioro. I wtedy pan Luger powiedział coś, co jako dziecko mogłem w tym momencie całkowicie przyjąć. Powiedział, teraz weź to wszystko, co miałeś w środku i co nie było dobre. Weź to i wrzuć do jeziora. Wtedy powiedziałem tak i też w to uwierzyłem. Naprawdę to zobaczyłem i rzeczywiście wyrzuciłem. Naprawdę widziałem, jak te wszystkie obciążenia, wszystko wpadło do jeziora na samo dno i już tego nie było. Dla mnie jako dziecka było to bardzo, bardzo obrazowe. Naprawdę bardzo piękna analogia i dlatego tak zrobiłem. Przecież Bruno Gröning powiedział, oddajcie to państwo, po prostu wyrzućcie. I tak jest też prawidłowo. Aleksander zrobił to po dziecięcemu, on to w myślach zebrał i tak tam wyrzucił. Jeszcze teraz pamiętam, jak w tym momencie naprawdę bardzo wierzyłem. Bardzo, bardzo mocno, że to rzeczywiście pomoże. I gdy tylko tamto wyrzuciłem, zaraz poczułem się troszkę lepiej. I potem wróciliśmy, a w przebiegu reszty dnia zniknęło w końcu całkowicie. Jeszcze po południu mogłem spełnić moje życzenie i zagrać tam w piłkę nożną. Mieliśmy temperaturę powyżej 30 stopni. On grał w piłkę przez wszystkie następne dni. Biegał, jego głowa była czerwona jak u indyka. Nie miał już żadnej astmy. Stałam tam tylko, płakałam i nie mogłam od razu tego pojąć. Nie mogłam tego zrozumieć, że to nieszczęście miało być się już teraz zakończyć. Obserwowałam go wtedy i wiele osób go obserwowało. On biegał wszędzie, nie wiem jak długo, godzinę w gorącym skwarze, a on powrócił z bardzo zaczerwienioną twarzą i był tak szczęśliwy. Wtedy zrozumiałam, on otrzymał uzdrowienie. Tak więc po tym tygodniu wydarzyło się coś, co odczuwałem jako uwolnienie. Mianowicie, że już nie potrzebowałem stale mieć ze sobą sprayu. Właściwie już w ogóle nie potrzebowałem mieć go przy sobie. Można powiedzieć, że kwaśniał u nas w szafce. Od tego czasu nie potrzebował już żadnych lekarstw. Nie musieliśmy jeździć z nim do lekarza z powodu duszności. A dla mnie było to tak, jakby jakiś tunel, w którym się było tak uwięzionym, nagle zniknął. I nagle byliśmy całkiem wolni. Ten strach, wszystko zniknęło. Zawsze było tak, jakby trzymały mnie na uwięzi jakieś kleszcze. I wszystko nagle zniknęło.
Należałem potem do klubu piłki nożnej. Grałem także w tenisa i uprawiałem różne sporty, ale przede wszystkim grałem w piłkę nożną. I wszystko było możliwe. Bez tego lęku. To bardzo pomogło mi w codziennym życiu. Mogliśmy nagle podejmować wiele aktywności, również z Aleksandrem, co przez wiele lat nie było możliwe. Wyjeżdżaliśmy, robiliśmy wszystko to, co chłopcu sprawiało radość. Potem mogłem bez problemu i bez przerw chodzić do szkoły. Tak, i w końcu mogłem o wiele częściej przebywać z moimi przyjaciółmi. I gdybym miał to podsumować, powiedziałbym, że od tego czasu po prostu o wiele bardziej cieszę się życiem. We wspólnotach dla dzieci wiele się z nimi śpiewa i muzykuje. Od początku Grete Häusler przykłada wagę do tego, aby w kole przyjaciół grano muzykę klasyczną, ludową i duchową i uwrażliwiano dzieci, a także dorosłych, na pozytywne, budujące wibracje tej muzyki. Moja matka była wcześniej nauczycielką i w szkole grała z dziećmi na flecie prostym. My jako dzieci też nauczyliśmy się w domu gry na flecie. Naturalnie od niej. Byliśmy po prostu muzykalną rodziną. Moja matka sama grała na skrzypcach i flecie. Potem zaczęliśmy również w kole przyjaciół, a na zjazdach tworzyliśmy zawsze małe orkiestry, grupy muzyczne, aby wspólnie grać i muzykować. Wszystkim dobrze to robiło, dawało dużo radości. Dobrze się przy tym bawiliśmy i mieliśmy cel. Słuchano nas, mogliśmy komuś grać. A więc wszystko to, co motywuje do działania. Ze wspólnego muzykowania i śpiewania w połowie lat 80. zrodziły się także wykonania solowe przeznaczone do programu zjazdów. Dla Burkharda i Ingi Pesch wszystko zaczęło się od wspólnoty dziecięcej. Najpierw była wspólnota dziecięca, która tam powstała. Ja grałam na gitarze i śpiewałam. Potem było też tak, że śpiewaliśmy z dziećmi po spotkaniu wspólnoty. A co ty robiłeś? Na początku nie chodziłem na spotkania wspólnoty dziecięcej, nie czułem takiej potrzeby. Ale kiedy Inga mnie poprosiła, aby z nią zaśpiewać, zgodziłem się. Potem już śpiewaliśmy najczęściej w duecie i tak się to zaczęło. Byliśmy wówczas wielkim odkryciem, można powiedzieć. Później dołączył chór, który powstał na tym fundamencie i niedługo potem zaczęliśmy, nie tylko ja, ale także mój brat, komponować i pisać utwory dla chóru. W moim pokoju stał stary fortepian i zacząłem na nim grać jakąś melodię. Z tego powstała czterogłosowa fuga, później podłożyłem do niej tekst Bruno Gröninga, który do niej pasował. Tego nie można powstrzymać. To jest rosnące dzieło. Zawołałem brata i pokazałem mu ten utwór. Potrząsnął głową i powiedział: to jest niemożliwe, ty przecież tego nie potrafisz. Ich habe früher oft komponieren wollen.
Wcześniej często chciałem komponować i zawsze byłem niezadowolony, ponieważ to, co robiłem, było banalne. Pamiętam to bardzo dobrze. Usiadłem do mojego biurka, miałem wtedy 12 czy 13 lat i pomyślałem sobie, teraz skomponuję najpiękniejszą melodię, jaka istnieje. Byłem przekonany, że to potrafię. Siedziałem tak z moim fletem, napisałem melodię, ale stwierdziłem, że nie jest najpiękniejsza. Byłem rozczarowany, ponieważ myślałem, że to musi mi się jakoś udać. Nastąpiło to właściwie dopiero wtedy, gdy byłem w kole przyjaciół Bruno Gröninga i przeprowadziłem Einstellen. Przeżyłem ten Heilstrom. Przeżyłem wówczas to, co naprawdę mogę określić jako natchnienie. A więc nie jakieś tam klecenie muzyki, lecz tworzenie czegoś, co porusza mnie samego, a potem poruszy także innych. Potem zaczęliśmy także nagrywać płyty CD. Najpierw na zjazdy, a później były i kasety magnetofonowe i płyty CD dla przyjaciół, także w domu, którzy po prostu prosili, róbcie to dalej i kiedy ukaże się następne CD. W domu dużo zajmowałam się muzyką, a później mogłam podjąć studia w tym kierunku. Mając 21 lat, zaczęłam studiować grę na fortepianie, a w wieku 26 lat trafiłam do koła przyjaciół i zobaczyłam, że tu także z zamiłowaniem gra się dużo muzyki. To było dla mnie czymś oczywistym, że od razu skierowałam moją uwagę na muzykę. Pamiętam jeszcze mój pierwszy zjazd, był to zjazd młodzieżowy w Berlinie. Tam zobaczyłam muzykujących przyjaciół, od razu do nich podeszłam i zapytałam, czy mogę z nimi zagrać, czy im się przydam. To jest po prostu niebiańska muzyka. Czegoś takiego rzadko się doznaje. Niezwykły jest też sposób jej wykonywania. To jest inny rodzaj, jakiego dotąd nie znałam, ale o jakim zawsze marzyłam. Muzyka w kole przyjaciół, utwory, które się tu komponuje, są po prostu przepiękne. Za każdym razem wzruszały mnie i wypełniały moje serce. I delektowałam się nimi jako muzyk. Od razu włączyłem płytę. To była dla mnie muzyka jak z innego świata. Czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. Byłem całkowicie zafascynowany. Słucham jej już właściwie od wielu lat i nigdy nie przestaje na mnie działać. Z inną muzyką jest tak, że się podoba, słucha się jej jakiś czas, a potem następuje przesyt i dłużej już nie można jej słuchać. Ale tej muzyki słucham teraz zawsze. Wcześniej dużo się zajmowałem muzyką współczesną. Nigdy jednak nie znalazłem tego, czego szukałem. Dopiero teraz znalazłem to w tej muzyce. Każdemu pomaga słuchanie dobrej muzyki. Dobrej w tym sensie, że pomaga się wyciszyć i naprawdę otworzyć na tę Bożą siłę, uwolnić się. Poprzez sztukę, muzykę chcielibyśmy w kole przyjaciół umożliwić ludziom odczuwanie dobra, przybliżenie go, aby mogli przezwyciężyć zło. Bracia Krzysztof i Burkhard Pesz zetknęli się z kołem przyjaciół Bruno Gröninga w 1984 roku dzięki uzdrowieniu ich matki. Ich hatte damals eine Trigeminusneuralgie.
Schmerzen im Gesicht. Miałam wówczas neuralgię nerwu trójdzielnego, bóle twarzy. To były silne bóle napadowe, z powodu których bardzo cierpiałam. Obejmowały też oko, całą lewą stronę twarzy, bolał nos, ucho, bolały zęby. Bóle promieniowały aż do łopatki. Do tego jeszcze doszło zapalenie zatok przynosowych oraz czołowych, bóle głowy, tępe uczucie w głowie, w nosie. Nos był zapchany. Udałam się do lekarza. Przez długi czas robiono mi inhalację. Miałam także zespół bólowy kręgosłupa szyjnego. Nie mogłam poruszać głową. Skrzypiało, trzeszczało, bolała mnie głowa, barki. Ortopeda wielokrotnie nastawiał kręgosłup. Do tego doszły jeszcze zaburzenia hormonalne, wahania nastroju, lęk o życie, przed rakiem, a przede wszystkim uczucie, że nic nie potrafię. Jestem nikim. Jestem nic nie warta. Przy zmywaniu ciągle tłukły jej się szklanki, stale coś upuszczała i płakała, już dłużej nie mogę. Byłam zesztywniała, spięta, moje życie było jak jeden wielki skurcz. Tylko tak mogę określić, jak wtedy było. Wcześniej moja mama bardzo się jąkała. Żartowaliśmy z niej, gdy coś powiedziała, czy to w domu do nas, czy przy innych, lub gdy szła na zakupy. Opowiadała, że największe udręki przeżywała, gdy wiedziała, że musi pójść do sklepu mięsnego albo innego, bo wtedy jąkała się jeszcze bardziej. Poproszę. Z biegiem lat było coraz gorzej. Na początku nie brałam jeszcze żadnych tabletek, ale później nie dało się inaczej. Musiałam je zażywać. Doszły także leki psychotropowe. Miewałam również myśli samobójcze. I w końcu zaczęłam szukać jakiejś drogi do poprawy stanu zdrowia. Od pewnej miłej osoby dowiedziałam się o nauce Bruno Gröninga. I gdy weszłam do tego pomieszczenia, wisiało w nim zdjęcie Bruno. Gdy je zobaczyłam, coś się ze mną stało. Nie umiem tego opisać. Nie mogłam przestać płakać. Patrzyłam na zdjęcie i miałam uczucie, tutaj pozbędę się całego zła. Może brzmi to trochę przesadnie, ale poczułam. To ojczysty dom. To jest to, czego zawsze pragnęłaś, czego szukałaś. Pamiętam jeszcze bardzo dobrze pewną sytuację. Moja matka o godzinie 9 wieczorem wychodziła zawsze z pokoju, podczas gdy ja wraz z ojcem i bratem oglądaliśmy telewizję. Czymś się zajmowała, że wcześniej stosowała też trening autogenny i podobne rzeczy. Nie było to dla nas nic niezwykłego. Ale tego wieczora stanęła nagle trochę później w drzwiach ze łzami w oczach i chciała ojcu i nam powiedzieć, co właśnie przeżyła. Było to coś bardzo dla niej istotnego, bardzo poruszającego. Matka stoi zalana łzami w drzwiach i mówi, nie możecie sobie wyobrazić, co właśnie przeżyłam. Coś takiego, wszystko będzie dobrze. Nie wiedziałam w ogóle, co ma być dobrze. Zrobiliśmy wielkie oczy. Ma znów jakiś odlot? Tak wtedy myśleliśmy. Ojej. To było drugiego dnia po wprowadzeniu do nauki. W całym domu coś się działo, a ja chciałam przyjąć w siebie tę siłę, jak radzono. Żeby dwa razy dziennie się wyciszyć, otworzyć. Pomyślałam, co mam zrobić. W każdym pokoju coś się działo, a więc poszłam do łazienki. Tam się zamknęłam i przeprowadziłam Einstellen. I co ja wtedy przeżyłam? Otworzyłam dłonie i powiedziałam, Bruno Gröning, jeśli to wszystko jest prawdą, to pomóż mi, proszę. Nagle poczułam wibrujący przepływ przez całe ciało. Niesamowite uczucie. Płakałam, trzęsłam się i w myśli powtarzałam, to musi być to, to jest to, o czym oni mówią. To Heilstrom, to on się tak przejawia. Poszłam potem do dużego pokoju. O ile pamiętam, siedział w nim mój mąż i dzieci. I powiedziałam do nich, czy wiecie, co ja teraz przeżyłam? Co ja przeżyłam? Dzisiaj wiem, że Heilstrom działa wszędzie tam, gdzie w ciele są blokady. To nastąpiło bardzo szybko. Naraz byłam wolna. Naraz stałam się pewna siebie.
Moja matka była zawsze słaba, pozwalała się źle traktować, wymyślać. Gdy byłem nastolatkiem, kiedy się nawet wyrzuciłem z pokoju i obsypałem wyzwiskami. To było wtedy normalne. Gdy obserwowałem moich kuzynów czy sąsiadów, coś takiego było na porządku dziennym. Mówiło się też tylko stary, stara, a potem mama nagle stała się osobą pewną siebie. W ciągu 5-6 miesięcy zostałam uwolniona od wszystkiego. Bóle stawały się coraz słabsze. Pewnego dnia zauważyłam, że przecież już nie mam żadnych bólów twarzy. Nie od razu spostrzegłam, że one zniknęły, aż naraz sobie to uświadomiłam. Poszłam na spacer, na łono przyrody, było wiecznie, ale to już mi nie szkodziło, nie powodowało bólu. Wspaniale, nic ci już nie dolega, pomyślałam. Tak samo było z zespołem objawów kręgosłupa szyjnego. Nagle te dolegliwości minęły. Zostałam wówczas naprawdę wybawiona z przymusów, z kurczów, ograniczeń. Z życia, które nie było właściwie życiem. Także synowie Ani Pesz doznają uzdrowienia. Burkhard Pesz cierpiał od urodzenia na ciężkie dolegliwości trawienne i musiał regularnie zażywać środki przeczyszczające. Wkrótce problem mija. Naprawdę prosiłem o pomoc i uzdrowienie i parę tygodni później byłem zdrowy. Zaburzenia trawienia, na które cierpiałem od urodzenia, zniknęły. Przedtem musiałem przyjmować mnóstwo środków przeczyszczających, brać czopki i zawsze piłem razem z ojcem herbatki na przeczyszczenie. Potem już tego nigdy nie potrzebowałem. Przez ostatnie 22 lata takie środki nie były mi ani razu potrzebne. Znikł także zator w żyle w przedramieniu oraz alergie. Krzysztof Pesz, pomimo młodego wieku, cierpiał na poważne problemy zdrowotne. Najgorsze były alergie, które się wyraźnie uwidaczniały, także w odsłoniętych miejscach, jako zadrapania do krwi na szyi, jako wysypka w zgięciach łokci i kolan. Czasem także na całym ciele. Bywały też rany i strupy na twarzy. Pamiętam ranę w okolicy nosa i górnej wargi, kiedy wraz z rodziną martwiliśmy się, czy nie pozostanie po tym wielka blizna. Samo to było już uciążliwe, a do tego doszły jeszcze alergie na kurz, pleśń, na pyłki od wczesnych do późnych, a więc we wszystkich porach roku na wszystkie rośliny, łącznie z brzosą, a zatem na wszystko, co możliwe. Zwierzęta mające sierść albo pióra, od razu twarz pokrywała się krostami, pęcherzykami, oczy puchły, odczuwałem straszne swędzenie i brakowało mi powietrza. Nie mogłem pić mleka, jeść jajek, orzechów, pić wyciśniętych soków z owoców ze skórką, a więc moje menu było dość ograniczone. Ponadto miałem zawsze bóle pęcherza. Co parę tygodni, gdy musiałem powstrzymywać się od oddawania moczu lub zmarzły mi nogi, dostawałem zapalenia pęcherza, które utrzymywało się przez wiele dni i było bardzo bolesne. Nie mogłem się wyprostować ani tego miejsca dotknąć. Przez jakiś czas chodziłem taki pochylony i pozostawałem wtedy w domu. Przyszedłem do koła przyjaciół. Przyjmowałem tę siłę i zniknęło coś, czego jeszcze nie diagnozowano. Bóle w kolanie i pięcie, jakie odczuwałem podczas uprawiania sportu. Zniknęły dość szybko, bez śladu. Następne, co zniknęło, to te bóle pęcherza moczowego, po tym jak przyłożyłem w czasie silnych cierpień zdjęcie Bruno Gröninga z prośbą o pomoc. Przyjąłem siłę i w przeciągu pół godziny bóle ustąpiły. Wszystko samo znikło. Mogłem się dotykać, naciskać, wyprostowałem się. Przestało mi cokolwiek dolegać i tak jest do tej pory. Było jasne, teraz to przeżyłeś. Potem świadomie zacząłem pić mleko, jeść orzechy, jajka i wszystko, czego nie mogłem do tej pory. I nadal, gdy mam ochotę, piję rano pół litra kakao i jem czasami jedno lub dwa jajka. I nic. Z czasem zniknęła ekzema. Mogę głęboko oddychać mimo pyłków w powietrzu. Mogę w pełni cieszyć się wiosną.
Także w tym roku, kiedy wiosna była bardzo ciepła, pąki wręcz eksplodowały, zakwitło wszystko naraz. Otworzyły się wszystkie kwiaty. Powietrze było naprawdę brzemienne pyłkiem, można powiedzieć. Jakież to uczucie, że mogę teraz pełną piersią wydychać ten zapach w harmonii z naturą, nie zważając na echo dawnego zmagania, z przeświadczeniem, że należy ono do przeszłości i przeżywać to jako prawdę. A zatem mogę bezpiecznie zanurzyć się w te chmury zapachów. To jest coś niezwykłego, na co wcześniej nie mogłem sobie pozwolić.